W swoim wykładzie były premier Francji skoncentrował się na sprawie tworzenia wspólnoty europejskiej, wciągania Hiszpanii do wspólnoty, co w dużej mierze stało się przy jego współudziale. Raymond Barre nie ukrywał, że polska droga do stowarzyszenia będzie bardzo długa i nie zostanie zakończona przed rokiem 2000. Wyraził jednak przekonanie, że nie ma trudności niemożliwych do przezwyciężenia. Obecny prezydent Międzynarodowego Instytutu Prawa i przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Roberta Schumana podkreślił, że każdy kraj stowarzyszony narzuca całej organizacji nowe uwarunkowania, które muszą zostać spełnione przez wszystkich. W związku z tym Raymond Barre mówił o szczególnej sytuacji Wielkiej Brytanii i Danii z oporami podpisującymi traktat z Maastricht, dla której upowszechnienie złej wiadomości może być ważniejsze od zrozumienia treści tej informacji. W nawiązaniu do tej wypowiedzi, po wykładzie spytaliśmy pana Raymond Barre, czy w Zjednoczonej Europie wolność środków przekazu może być pod jakimikolwiek warunkami ograniczana. Je suis pour la liberté de la presse et la liberté de l'information. Je crois que rien ne serait plus dangereux que de mettre en place des mécanismes de contrôle ou des mécanismes de censure. Jestem za wolnością prasy i swobodą informacji. Sądzę, że nie ma nic niebezpieczniejszego od budowania jakichkolwiek mechanizmów kontroli czy cenzury. Osobiście jestem najgłębiej przekonany, że środki przekazu są często pochłonięte przez wydarzenia. Może to wywierać negatywny wpływ na kształtowanie opinii społecznej. Trzeba rzeczy brać takimi, jakie one są. To, co wydaje się coraz bardziej istotne, to aby środki przekazu zdawały sobie sprawę z roli, jaką pełnią w społeczeństwie informacji. W słowie informacja nie jest bowiem zawarty jedynie rdzeń dotyczący rozprzestrzeniania nowości, lecz informacja zawiera także formację, czyli kształtowanie, to znaczy kształt, sposób, w jaki pojmuje się dany problem, bez zniekształceń, bez dezinformacji.